Blacha jest mocno skorodowana z jednej strony. Z drugiej strony jest pomalowana. Wszystko wyczyszczę papierem ściernym. Nałożę te preparaty i zobaczymy, co się stanie. Po oczyszczeniu blacha wygląda tak. Nie starałem się tak aż super dokładnie tego wyczyścić, aby test był realny, że tam gdzieś są jakieś takie małe wżerki mikro. Miałem teraz użyć tego środka, Fertan, ale przeczytałem, że po godzinie trzeba go zmoczyć wodą. Więc zostawiam to na jutro, żeby wszystkie inne środki wyschły i dopiero wtedy położę Fertan i poleję wodą. Teraz nakładam ten środek, co trzeba po godzinie zmyć wodą. Na koniec jeszcze pokryję tak do połowy podkładem epoksydowym. Blacha w ekstremalnych już warunkach. Woda kapie, śnieg pada. Zobaczymy teraz, czy rdza jest na wierzchu. Jest. To jest Avena. Bol. Czysto. Tak tylko brudek jakiś. Fertan. Rdza. K2, rdza, Murunox, no, taki lekki brud, APP, nie, tylko brud. Jak widać, APP chyba najlepiej sobie poradził. Teraz zobaczymy, co się kryje tutaj. No, nie jest źle. Czysto pod spodem, tutaj bez podkładu syf. PP. No tutaj nie mogło być inaczej. Też czysto. Brunox. Brunox sam się tak odrywa. Odrywa się tak, nie trzyma się podkład do Brunoxa. No i tutaj trochę widać, że rdza jest, ale w ogóle podkład sam odpada, nie trzyma się. K2 żel. No też ładnie. Też ładnie, czysto. Czysto pod spodem, Fertan.
Też czysto. Ładnie, rdzy nie ma. Bol. Bol też odpada, jak brunoks. O. Po prostu samo się łuszczy. Też są takie, jest taki nalot rdzawy, delikatny, ale odpada, nie trzyma się. Według mnie Bol i Brunox badziewie, bo nawet podkład nie chce się tego trzymać. I najlepsze to APP. Nawet bez podkładu widać, o, że nie ma rdzy. Blaszka się błyszczy. A co tutaj jeszcze pod tym Brunoxem? No też. A, bo to Brunox nie trzyma się po prostu blachy. A, Bol i Brunox w ogóle, Bol i Brunox nie trzymają się w ogóle blachy. O. Łuszczą się. Więcej się łuszczy niż się trzyma. A tutaj wszystkie, no to jest chyba, tu wszystko rdza.